najbliższy wtorek o godzinie 19 w kościele luterańskim świętego Mateusza będzie trzecia ekumeniczna droga światła. I to dość duży kościół, tam się na pewno zmieści zgodnie z normami powyżej 100 osób, więc zapraszam też do takiego udziału na miejscu w tym nabożeństwie. Natomiast też wszystkich innych zapraszam do uczestnictwa właśnie przez choćby kanał YouTube'owy i naszej diecezji, i Kościoła Luterańskiego. Myślę, że też wszystkie kościoły, które, zwłaszcza te, które są w Polskiej Radzie Ekumenicznej, w łódzkim oddziale tej Rady, będą też na swoich kanałach transmitować to piękne nabożeństwo wielkanocne. I drugie ogłoszenie, z którym jest połączona prośba. Najbliższe 2 tygodnie są bardzo ważnymi tygodniami w naszej diecezji. W tym tygodniu są rekolekcje dla tych naszych braci, kleryków, którzy najbliższą sobotę mają przyjąć święcenia diakonatu. Polecam ich bardzo waszej modlitwie. To jest życiowa decyzja, przyjąć święcenia diakonatu. Potem ona jest pogłębiana przez to, że ktoś idzie dalej i decyduje się przyjąć święcenia prezbiteratu, ale ten wybór, ta decyzja na diakonat jest już decyzją życiową. Bardzo wam polecam tych młodych naszych braci, którzy się do święceń przygotowują. A następny tydzień właśnie to będzie tydzień rekolekcji przed święceniami kapłańskimi i druga grupa już diakonów posługujących od roku będzie się przygotowywać do święceń. Więc bardzo wam polecam tych młodych ludzi w waszej modlitwie. Też proszę o modlitwę o nowe powołania do służby Bożej.